Dobrze, witam na mojej pierwszej konferencji prasowej. Bardzo się cieszę z powrotu na ławkę trenerską. Trochę czasu upłynęło od tego, kiedy siedziałem na niej ostatni raz. Był to czas, którego na pewno nie zmarnowałem. Był to czas wypełniony współpracą z Telewizją Polską. Dało mi to możliwość obserwacji wielu ciekawych meczów, jak chociażby w czasie Euro 2012 na Ukrainie, czy meczów Ligi Mistrzów. Gdzie to dla trenera jest to taki tak zwany model mistrza, gdzie jedziesz, patrzysz, jak grają najlepsi. Miałem możliwość obserwowania też między innymi Bayernu Monachium. Także to gdzieś też mam nadzieję i wierzę w to, że przełoży się to też na mój sposób myślenia i prowadzenia mini. Oczywiście szkolenia, konferencje krajowe, zagraniczne, gdzie udzielałem się bardzo często też jako prowadzący, jako wykładowca, jako osoba, która chce dzielić się swoją wiedzą. I myślę, że ten czas nie był zmarnowany przeze mnie, a wręcz przeciwnie, uważam, że potrzebne mi było takie troszkę odejście z boku, spojrzenie na moje ostatnie kluby, które prowadziłem, w których byłem i przeanalizowanie tego, co było takiego, że w jakiś sposób nie udało mi się tam osiągnąć tego, co wszyscy sobie zamierzyliśmy. W międzyczasie rozmawiałem też z kilkoma klubami na tej przestrzeni, w której nie pracowałem, ale żaden z tych klubów nie wydawał mi się na tyle konkretny i na tyle obdarzony jakąś wizją rozwoju swojego, żeby rzucić to wszystko i nagle pojechać w drugi koniec Polski i pracować. Spotkanie tutaj z panem właścicielem klubu, jego opinia na temat tego, w jaki sposób chce prowadzić klub w Polsce, ze względu na finanse, ze względu na dobór zawodników, strategia prowadzenia i klubu, i drużyny, na pewno wpłynęła też na mnie bardzo pozytywnie i to, że jestem tutaj, to też jest to jasny sygnał, że jest to projekt, który chce się bardzo mocno zaangażować, bo uważam, że miejsce nasze, czyli Miedzi, moich piłkarzy i wszystkich, którzy tego pragną, to jest ekstra klasa w przyszłym roku i do tego będziemy... Znaczy, no, to trener będzie na pewno też, ale my mamy miesiąc czasu i nierozsądne byłoby w tym robienie rewolucji. Tak jak powiedziałem, plan gry w nadchodzącym sezonie jest przygotowany. No, musimy poprawić grę obronną. Tutaj trenera zadanie będzie na pewno przygotować ten ten. Ja przekażę dotychczasowe analizy. Plany były jeszcze trenera Baniaki takie, żeby najlepszego obrońcę Adriana Woźniczkę przesunąć na lewą stronę i pozyskać solidnych obrońców nowych i nowego lidera linii defensywnej, a Adrian Woźniczka z lewej strony wzmocniłby ten blok defensywny również, bo obaj boczni obrońcy jednak byli mocno ofensywni i traciliśmy tam bramki też wskutek tego, że wskutek tych ofensywnych zapędów tych boczych obrońców. Także to był jego plan. Zobaczymy, jak teren się tego stosunkuje, więc i wzmocnienie linii obronnej.